Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Na początek chciałem wam podziękować, bo właśnie stuknęło nam 25 tysięcy subskrypcji. To poważna liczba, dziękuję bardzo. Myślę, że będzie to mnie motywowało do jeszcze lepszych filmów i tak właśnie przy okazji chciałem wam zadać pytanie. Jakie macie oczekiwania, co chcielibyście zmienić w tych filmach? Wiem, że chcecie, żeby one były krótsze. Postaram się to zrobić, ale co poza tym chcielibyście, aby w filmach się zmieniło? Postaram się to wziąć pod uwagę. A teraz obiecany film o zwalczaniu szkodników ze szczególnym uwzględnieniem przędziorka. Byłem sobie robić lustracje w różach i zobaczcie, co zauważyłem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na tych różach w ubiegłym roku był duży problem z przędziorkiem i ze skoczkiem różanym. Teraz sobie przyszedłem tutaj zrobić lustrację i zobaczcie, już widzę skoczka różanego. Widzicie tu w kątach liści ten taki kremowy, kremowo-pistacjowy. Przędziorka jeszcze co prawda nie widzę, ale jestem pewien, że skoro był tutaj w ubiegłym roku, to on tutaj na pewno jest. Samice zimujące na pewno już zaczęły aktywność i właśnie przeciwko nim wykonamy zabieg. O, i te charakterystyczne marmurkowate liście. Skoczek różany. Niektórzy mogą to pomylić właśnie z przędziorkiem. Ale o, już widać, że tam jest skoczek. O, zobaczcie, ile go tutaj jest. Larwy skoczka. Patrzcie, jaka masa. Odpowiedni moment na wykonanie zabiegu. No i zobaczcie, mamy też piękną mszycę. Ta ładna zieloniutka. Koniec kwietnia, początek maja to właśnie czas, kiedy masowo pojawia się mszyca, skoczek różany, ale także przędziorek. Zważywszy na to, że było dość sucho przez ostatnie półtora miesiąca, teraz zrobiło się ciepło, z przędziorkiem też będzie duży problem. I chciałem wam dzisiaj zaproponować jeden zabieg, dzięki któremu poradzicie sobie w zasadzie z tymi trzema rodzajami szkodników. I ze mszycą, i z skoczkiem, i z przędziorkiem. Dla tych wszystkich, którzy chcą być bardziej eko, i dla tych, którzy nie mieli do tej pory dużego problemu z przędziorkiem, proponuję zacząć od takiego preparatu jak Siltac. Jest to preparat nietypowo chemiczny. Związki silikonu unieruchamiają stadia ruchome owadów, małych owadów, właśnie tak jak mszyce, przędziorki, stadia ruchome czy skoczki i w ten sposób je zabijają. Środek dosyć skuteczny i tak jak powiedziałem, dla tych wszystkich, którzy chcą być ekologiczni, jak najbardziej go polecam. Zalecam, abyście czytali instrukcje obsługi. Tam wszystko podane są stężenia jak najbardziej. W przypadku róży zalecane stężenie Siltacu to jest 0,1-0,12, co oznacza, że na 10 litrów dajecie 10-12 ml środka. Ja proponuję zacząć opryski od tego mniejszego stężenia, czyli 0,1, czyli 10 ml na 10 litrów środka. I taki zabieg na pewno będzie skuteczny. Natomiast dla tych wszystkich, którzy mieli do tej pory w ubiegłym roku duży problem z przędziorkiem, proponuję sięgnąć po dodatkowo zmieszać razem z Siltacem, dodatkowo zmieszać preparat Vertimec. Vertimec stosuje się w stężeniu 500, więc 5 ml tego preparatu na 10 litrów wody. I dlaczego proponuję go dla tych, którzy mieli duże problemy z przędziorkiem? Dlatego, że moim zdaniem jest on bardzo skuteczny, a wtedy, kiedy ten przędziorek był w ubiegłym roku, jestem pewien, że teraz już samice, które zimowały, się uaktywniły, składają jaja i warto w przypadku dużego nasilenia wspomóc się tym preparatem. Z tym preparatem jest jeden mały problem. Mianowicie, jeżeli przeczytacie dokładnie instrukcję obsługi, to jest tam napisane,
że stosuje się go maksymalnie 3 razy w sezonie. Zatem szanujcie ten preparat i jeżeli nie mieliście dużego problemu z przedziurkami, to wstrzymajcie się z jego stosowaniem i zatrzymajcie sobie go na te okresy, kiedy naprawdę będzie duży problem. Dlaczego w instrukcji napisane jest, żeby stosować go tylko 3 razy w sezonie? Przecież nikt was nie sprawdzi, nie? Możecie powiedzieć, że będę stosował 5 razy czy 6 razy, nikt mnie sprawdzi. Owszem, nikt was nie sprawdzi, natomiast nie bez powodu napisane jest w instrukcji, żeby stosować go tylko 3 razy w sezonie, ponieważ zbyt częste stosowanie tego preparatu może spowodować, że wyhodujecie sobie u siebie w ogrodzie rasy odporne na ten preparat. I to będzie jeszcze gorsza sytuacja, bo w przypadku dużego nasilenia tego szkodnika będzie wam trudno znaleźć skuteczniejszy preparat niż ten i będziecie mieć z przedziorkiem duży, duży problem. Dlatego trzymajcie się tego, żeby stosować go tylko 3 razy w sezonie. Tak jak w przypadku akarycydów, w którymś tam filmie o przędziorku mówiłem, że ja zalecam taki sposób, że stosujemy akarycyd raz, po 7 dniach robimy jeszcze jeden zabieg tym samym preparatem. I tutaj też podobnie zalecam, tylko te 7 dni dotyczy okresu letniego, kiedy jest bardzo ciepło. Teraz, kiedy jeszcze tak ciepło nie jest, ten okres między pierwszym zabiegiem a drugim zabiegiem tym samym preparatem ja bym wydłużył do 10-14 dni, czyli robicie zabieg dzisiaj i po 14 dniach poprawiacie tym samym środkiem. Teraz wiemy już o stężeniach, wiemy jakie preparaty użyć. Jakie warunki powinny być w trakcie wykonywania zabiegu? Po pierwsze, temperatura optymalna to jest między 18 a 22 stopnie. To jest optimum. Druga sprawa, rośliny powinny być suche. Trzecia sprawa, po oprysku nie powinien spaść nagle deszcz, więc śledźcie prognozę pogody i przed zapowiadanym deszczem nie róbcie tego zabiegu. Teraz, kiedy ja to nagrywam, koniec kwietnia, zapowiadane są kilka dni takich, gdzie mogą być przelotne deszcze. Tak naprawdę od poniedziałku, od 4 maja te deszcze mają już ustać i proponuję wam wtedy zająć się właśnie zwalczaniem tych szkodników, wykonać ten oprysk. Następna sprawa, technika oprysku. Aha, jeszcze jedno, zapomniałbym. Ważne jest to, żeby w momencie wykonywania oprysku nie wiał mocny wiatr. Najlepiej, żeby było bezwiecznie. Wtedy lepiej się wykonuje oprysk, łatwiej jest go wykonać poprawnie. Zaraz wam powiem, jak wykonać poprawnie ten oprysk. Jeśli chodzi o porę dnia, ja proponuję albo rano, albo bardzo późnym popołudniem, wieczorem, wtedy, kiedy oblot owadów pożytecznych już się zakończył. No i teraz właśnie technika opryskiwania. W przypadku zarówno skoczka, jak i przędziorka, te szkodniki, one żerują na spodniej stronie blaszki liściowej, więc niesamowicie ważne jest to, żeby zabieg był skuteczny, szczególnie zabieg z siltakiem, który musi mechanicznie unieruchomić te szkodniki, żeby zabieg był skuteczny, musi być pokryta dolna blaszka liściowa, tam gdzie ten szkodnik występuje. Bardzo do tego przydaje się taka wygięta lanca. Nawet to wygięcie mogłoby być większe, pod ostrzejszym kątem. Wtedy łatwiej jest wykonać ten zabieg. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Także warto mieć taką lancę. Ja też używam opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza i też wam pokażę, jak to się wykonuje. Moim zdaniem jest dużo, dużo łatwiej. Natomiast jeżeli macie mały ogród, kilka krzewów, bez sensu sięgać po taki opryskiwacz. Takim opryskiwaczem, czy nawet mniejszym, też to wykonacie. Ważne, żeby to zrobić po prostu dokładnie i od spodu. Więc ja tutaj mam czystą wodę. Nie obawiajcie się, nie mam teraz ani maski, ani rękawic. Czystą wodę mam w opryskiwaczu i pokażę wam tą czystą wodą, jak faktycznie wykonać ten oprysk, żeby on był skuteczny, żeby był wykonany poprawnie i żeby się po prostu pozbyć tych szkodników, na których nam zależy. Pierwsza sprawa. Jeżeli opryskujecie na owady, to tak jak powiedziałem, starajcie się, żeby nie było wiatru i róbcie jak największe ciśnienie w opryskiwaczu, tak żeby przy większym ciśnieniu kropelki, które wylatują z dyszy, są drobniejsze. I to jest bardzo ważne. Dzięki temu lepiej pokryjecie liście i zabieg będzie skuteczniejszy. Druga sprawa jest taka, zwróćcie uwagę, liście akurat tutaj są od samego dołu i chodzi o to, żeby te liście
od spodu opryskać od samego dołu do samej góry. To nie jest takie proste. Trzeba w ten sposób. O, lepiej jak ta końcówka byłaby jeszcze bardziej podgięta. Wtedy jest to zdecydowanie lepiej zrobić. Ja wam za chwilę pokażę jeszcze, jak pryskam, używając innego opryskiwacza, który z połączonym strumieniem powietrza, z którym zdecydowanie łatwiej jest spenetrować całe tego krzaczka, wszystkie liście, i wtedy ten zabieg też jest skuteczniejszy. Wobec tego będziemy ciągnąć od samego dołu do samej góry. Od samego dołu do samej góry. Na co jeszcze zwróćcie uwagę? Na to, żeby te ruchy były dosyć szybkie. Chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się w jednym miejscu i nie dopuszczać do tego, że nam po prostu będzie ciekło z rośliny. Raz, że to jest strata środka, a dwa, że to też wtedy nie jest optymalne, jeśli chodzi o skuteczność zabiegu. Najlepiej, żeby były liści, żeby był gęsto pokryty drobnymi kropelkami. No, za czym zaczynamy? Zobaczcie, bardzo, bardzo duże ciśnienie, bardzo drobne krople, o, i lecę od samego dołu do samej góry i wkładam w różne miejsca, o, widzicie, nie idę w ten sposób, o, raz, że nie pryskam z góry, gdybym pryskał tylko na mszyce, mógłbym sobie tak pryskać, o, natomiast ja chcę zwalczyć głównie przędziorka, wobec tego, czy nawet skoczka, gdyby tam był, wobec tego muszę robić takie ruchy. O. Widzicie? Muszę atakować liście od spodu, szybko zmieniać miejsce z różnych stron, w ten sposób. Jak pryskacie wyższe rośliny, to tak samo. Od samego dołu, od najniższych do najwyższych partii. Musicie to robić w pewnym tempie, nie możecie tego robić zbyt ślamazarnie, właśnie żeby woda nie zaczęła ściekać, znaczy ciecz, żeby nie zaczęła ściekać po liściach. Pod różnymi kątami. Pamiętajcie, ja robię to czystą wodą, nie mam maski, nie mam rękawic, po to tylko, żeby wam pokazać, jak technicznie wykonać ten zabieg. Za chwilę pokażę wam prawdziwy oprysk ze środkiem, który będę robił innym opryskiwaczem. I zobaczycie, jak dużo łatwiej jest to zrobić opryskiwaczem z pomocniczym strumieniem powietrza. Natomiast większość z was ma taki opryskiwacz i takim też to można zrobić. Tylko pamiętajcie, o, teraz już mam za niskie ciśnienie. Już te krople są większe, sam strumień jest mniej węższy, ta ciecz mniej dynamicznie uderza w liście, więc o, teraz jak dopompuję, zwiększę ciśnienie, o, widzicie, już jest różnica. Te kropelki mają większą energię i łatwiej penetrują te zakamarki. Zwróćcie uwagę, że róże pnące również pryskam od samego dołu do samej góry, ponieważ na wszystkich liściach stwierdziłem występowanie skoczka różanego. Zwróćcie także uwagę, że strumień cieczy kierowany jest od dołu w górę. W ten sposób, że ciecz pokrywa blaszkę liściową od spodu. To bardzo ważne. Każdą rabatę pryskam ze wszystkich stron po to, żeby mieć pewność, że ciecz zmoczyła wszystkie liście. Zależy mi na tym, żeby wszystkie liście były mokre od spodniej strony. Strumień powietrza ułatwia, bardzo ułatwia penetrację cieczy w ten gęsty płan liści. I dwa dni po zabiegu sprawdzamy, widzicie, nieruszające się martwe larwy skoczka. I widzicie prawidłowo wykonany zabieg, martwe, takie żółtawe larwy skoczka.
Zobaczmy jeszcze, tutaj mieliśmy taki mocno marmurkowy list. Zobaczmy, co jest pod spodem. O, widać na brzegach liści larwy, o, tutaj martwe. Również tutaj wszystko martwe. Także uchroniliśmy roślinę przed takimi, o, objawami. Teraz młode liście wyrastające już będą normalne. I mszyca również po zabiegu martwa. Tu widać. Tu widzimy martwe mszyce.